Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiaka. Ze mną jest jak zawsze. Dzień dobry, Patryk Brzozowski. Tu to ja. A to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, w którym co tydzień przedstawiamy Wam nowe informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji. A oprócz tego testujemy samochody, a więc i o tym opowiadamy. Zdarza się też, że gościmy różne osobistości ze świata motoryzacji, czy też nie. Dzisiaj akurat takiego gościa nie będzie. A w tym tygodniu porozmawiamy o Mercedesie AMG One, który One. w końcu trafi do sprzedaży. E, drugie <laughs> drugie <AMG>. do klientów. <laughs> znaczy tak, bo on się już sprzedał, ale uh -huh. Mercedes żegna się z AMG tak. E63. No i tak robi final edition, no, także będzie posłuchajcie. Final edition. Ken Block sprzedaje swoje Porsche uh -huh. i to nie jest byle jakie Porsche, to jest stara 911 zrobiona na takiej rally. Tak, w stylu takie safari. Sportowe, safari, dokładnie. E, wiemy już cokolwiek więcej znów o Mercedesie, o AMG C63 z czterocylindrowym silnikiem. Tak, I oprócz Że będzie tego, produkował prawie 700 koni. Oprócz tego znamy ceny nowego Forda Rangera, Raptora i uwaga, nie z dieslem, a z fałszustką pod maską i także będzie bardzo. dostępny w Europie. Poza tym byliśmy też na premierze nowego Rangerowera w wersji Sport w M &M. Się Rzeczywiście przy alejach jerozolimskich. Pozdrawiamy. Mitsubishi ASX. Wyjdzie nowe? O, nasz ulubiony nasz samochód, z którym samochód. wszyscy mamy najlepsze wspomnienia. Rozmawiamy też o technologii, o tym, jak Apple CarPlay zmienia rzeczywistość. O no i to dosłownie w dzisiejszym świecie będzie zmieniało rzeczywistość. Tak. Forda mniej produkuje fokusa oraz Peugeot 408. O, Peugeot 408 mamy jakieś pierwsze rendery. Czy będzie suwem typu Coupé? O tym dowiemy się już niedługo. A my zaczynamy wiadomości MST. Mercedes AMG One. 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 AMG 1. <grym> AMG 1. Kiedyś nazywany Jeśli... projektem 1, projektem tak. 1, a dzisiaj już tylko jeden. Jeśli nie wiecie o czym mówimy, mówimy o samochodzie, który posiada rzeczywisty silnik z bolidu Formuły 1. Jest to V6 o pojemności 1.6 litra, które generuje ponad 1000 koni mechanicznych. Tak, z tym silnikiem jakiś czas, przez pewien czas, długi czas był, był problem, żeby go dostosować do tego, żeby on rzeczywiście nadawał się do samochodu, który jest homologowany na drogi, bo przecież AMG AMG One takim samochodem jest. No i czekamy w sumie na to chyba z 5 lat, 4, na pewno 4. No ten samochód już dawno się sprzedał, tak jak powiedzieliśmy na początku, już dzisiaj niemożliwy do zamówienia, a do klientów nadal nie trafił, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo chyba jednak będzie przeciwnie. Ja tutaj delikatnie okłamałem naszych, naszych słuchaczy. No. Sam silnik generuje 574 konie mechaniczne, ale, ale z układem hybrydowym produkuje ponad 1000. No, czyli ładnie 1063 konie mechaniczne, ale silnik, jak wspomniałem, jest z Formuły 1, czyli kręci się do 11 tysięcy obrotów. Aha. Tak, to, jest, to jest dużo. No, duchu, <laughs> oczywiście, że tak. Ja jestem po prostu ciekaw, jak się tym jeździ. To musi być. To jest jeden z samochodów, który interesuje mnie już od kilku lat najbardziej. Wydaje ja mi wiem, się, że możesz nie mieć szansy. Się no, no właśnie, chciałem to powiedzieć, że ja wiem, że pewnie nie będę miał takiej szansy. No może będę miał szansę go zobaczyć, e, zanim okay. go jakiś klient odbierze, bo mam takie możliwości u moich serdecznych przyjaciół AMG i Mercedes AMG Garcarek, bo e, takim AMG Performance Center też są. No i u nich bywają takie samochody. Ostatnio miałem okazję zobaczyć GT Black Series, a mam nadzieję, że będę miał też okazję zobaczyć Project One. Jeśli lubicie One. Formułę 1, to jest to ten sam silnik, z którym Nico Rosberg wygrał swoje Mistrzostwo Świata. To było to taka bardzo kontrowersyjna walka pomiędzy Hamiltonem a Rosbergiem w 2016 roku, w uh -huh. którym tak naprawdę dwa Mercedesy się ścigały ze sobą. No właśnie, więc silnik już sprzed, sprzed dobrych paru lat. Ale dzięki temu wiesz, lepiej brzmi. No tak. Hmm. I w tym wypadku, jeżeli to jest samochód krótkoseryjny, no to nie powinien mieć też takich problemów z decybelami i tak dalej. Aczkolwiek mieli problem, ale problemy, norm nie spełnią. I tak. Jakby podej... znaczy, oglądałem jakiś taki wywiad no. z inżynierem, który powiedział, że. Główny problem był z emisjami, to znaczy dostosowanie silnika z takiego stricte motor sportowego do jednak jazdy po drodze było bardzo trudne. I właśnie pierwszym problemem były spaliny, emisje, żeby spełniał normę emisji, a drugi był taki, że sam silnik po włączeniu na biegu jałowym trzymał się na. Powyżej 4000 obrotów. Udało się to obniżyć, i teraz na jałowym biegu mhm. trzyma się na tysiące. Okay. <laughs> Także wciąż jest to dosyć wysoko, jak na samochód. Czyli tysiąca nadal powyżej takiego tak, standardowego. Dokładnie. E, moc ta na koła będzie przenoszona przez specjalną siedmiobiegową sekwencyjną skrzynię biegów. O, to będą fajne odczucia, ale będzie kopało w plecy. Oprócz tego masz bardzo dużo różnego rodzaju trybów, żeby ustawić ten samochód. Tak naprawdę będziesz miał też specjalną aplikację. Mercedes zrobił specjalną aplikację dla właścicieli AMG um, One. One dokładnie. Dzięki którym będziesz mógł ustawić swój samochód do tego, co zamierzasz nim robić. I będzie rzeczywiście bardzo duża mnoga ilość tego, w jaki sposób możesz coś z nim zrobić, aczkolwiek podejrzewam, że i tak najczęściej zobaczymy go w teledyskach raperów. No, właśnie, nie wiem. Właśnie, Myślisz? A no to nie jest typ Rolsa ani Aventadora, nie. Ale jest czarnoskóry kierowca Formuły 1, Lewis Hamilton. No? Które lubi się z muzyką, lubi się z raperami. Myślisz, że będzie udostępniał? Wydaje mi się, że nie będzie udostępniał. Wydaje mi się, że ci raperzy bardzo chcą mieć ten samochód. Ale no, no, ciekawe, czy w ogóle będą mieli szansę. No chyba, że z drugiej ręki, podejrzewam, że to też nie będzie takie proste. Raczej jeżeli ten samochód zasili jakąkolwiek kolekcję, to będzie tak wartościowy, że, że należałoby trochę odczekać, żeby go sprzedać. Wszystko idzie ku lepszemu, w każdym razie, dla nich. Felgi są z włókna węglowego, a oprócz tego koła są ze specjalnymi oponami, zrobionymi specjalnie dla tego samochodu. Oczywiście są to opony na my, Pilot Sport Cup 2. Okej, okay. nikt się nie domyślił, o tak. jakie opony chodzi. A Nie ale powiedziałem tak naprawdę... najważniejszego, setka w 2,9 sekundy, to nie robi wrażenia, ale... Znaczy, w dobie samochodów elektrycznych, które mają po 5000 koni, to nie. To już nie robi wrażenia, ale wydaje mi się, że ten samochód tak będzie bardzo wyjątkowy. Nie, on no będzie fantastyczny. Ja no. do tego mówię. Ci ja od kilku lat zastanawiam się, jak to jest jeździć e, AMG Project, a dzisiaj już tylko ONE. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego projektu, bo to nie jest coś standardowego i. No mam ochotę chociaż go zobaczyć na żywo. Aczkolwiek wydaje mi się, że drugim takim samochodem, który będzie ultra ciekawy będzie właśnie Aston Martin Valkyria, który z kolei był robiony to. we współpracy, bardzo bliskiej współpracy i tym projektem kierował główny inżynier Red Bulla, Timu F1, który jest znany z bardzo takich szalonych projektów i no, to Ale może na być to jeszcze też. ciekawsze. No to też Tam z kolei nie ma silnika z Formuły 1, za to jest specjalne V12 zbudowane przez Coswortha dla tego samochodu, co może, być, co może być równie atrakcyjne paradoksalnie. Tak, a jeżeli, jeżeli chodzi o Mercedesa, no to macie też inną opcję, która też już w tym momencie na pewno będzie niedostępna, zrobiona chyba na 50-lecie AMG, czyli wersja AMG GT Truck Series. O niej nigdy tutaj nie mówiliśmy nawet, bo powstała okay. razem z wersją klasy G AMG 55th edition, tam wiesz, 50-lecie 55-lecie AMG. No i w tym samym czasie wyszła właśnie wersja AMG GT Truck No to też samochód, który z kolei nie jest homologowany na drogi. Typowo dla tych, którzy będą się ścigać tym autem, dostajesz jakiś tam pakiet zniżek, jakieś startowe pakiet startowy części zamiennych, dostajesz jakąś prywatną linie, infolinie, na którą możesz zadzwonić, poradzić się inżynierów, inżynierów z teamu Petronas. Tak, tak, możesz. No, fantastyczne auto. Jeszcze parę tam innych dodatków, których w tym momencie nie pamiętam, ale taka edycja, bo wszyscy myśleli, że AMG GT, GT Black Series będzie ostatecznym. Oczywiście był ostatecznym, który był homologowany na drogi, ale jednak Truck Series też wyszło, ale zapomnijcie, niedostępny. A jeżeli mówimy o ostatnich Mercedesach, no to następuje czas pożegnania samochodu, samochodu, z którym się nigdy nie przejechałem. Jaki? Czyli Mercedesa AMG s 63 Nigdy nie jeździłeś E63? Nigdy nie jeździłem. I wychodzi ostatnia wersja, tylko opowiem szybko. No. Wychodzi ostatnia wersja, będzie się nazywała Final Edition, będzie Ach, bazowała na E63S oh, AMG. Oh, oh. Podejrzewam, że akurat słuchacze naszego podcastu nie muszę tłumaczyć, czym jest AMG E63 i napęd for plus. Ale opowiem, jest to duża limuzyna od Mercedesa, która ma napęd na cztery koła V8 pod maską 4 czterolitrowe z twin turbo oferujące 612 koni mechanicznych i 850 cm momentu obrotowego z słynnym trybem Trift zamiotania mode. bokiem. Mordo. Ostatni. <noise> E, ostatni ten egzemplarz powstanie w ilości 999 sztuk. Będziesz go mógł najłatwiej odróżnić po lakierze, ale podejrzewam, że szybko na niego nałożone zostaną folie. Ale główny Co znaczek. Co nie zmieni jego odcienia. No. Główny znaczek. E, nie no, takie folie koloryzujące, takie wiesz. E, Myślę, że będą. Wrapy. Aha. No. Nie mówiłeś o PPF-ie. Nie, nie, nie. Okej. Okay. No może. Ale będziesz miał taki znaczek na tylnim słupku. Tak. Z, e, Logiem Alter Falterbach, a Falterbach, tak jest. Bo wszystkie te egzemplarze wyjdą w jednym kolorze i będzie to będzie to szary, szary matowy magno. lakier z czarnymi felgami z rantem. Nazywa się szarość gór design o designo, jak niektórzy mówią magno. Tak. To chyba jest ten kolor. Nie wiem czy on dzisiaj nie nazywa się inaczej, ale pierwotnie to jest ten, także bardzo znany. Już z wieloletnią tradycją w palecie Mercedesa. No i się okazuje, że po E63, po, po, przepraszam, po C63 w wersji Final Edition, teraz powitamy i zamkniemy jednocześnie ten rozdział modelem E63 Final Edition. Czy to jest Czyli ostatni model ostatnia idzie... klasa? Nie jeszcze, jest chyba G klasa, tak? G, no też już była Final Edition. No to jeszcze zostało AMG Fordor. A, tak. No i zwykła GTK. No GT mhm. Tak. No, nie, no spokojnie. To jeszcze A, no nie jest. No i SL wyszedł przecież. I SL też z Fausemką, no, także mamy nowe rozdanie tak. z V8. No Kilka samochodów rzeczywiście się kończy, jest to na pewno podyktowane ekonomią, więc zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast ostatnio mówiliśmy rzeczywiście, że, że SL jest absurdalnie wysoko wyceniony, ale jednocześnie weszła też wersja 43, która jest co prawda z silnikiem czterocylindrowym i, i z pewnymi układami, które wychodzą wprost z Formuły 1 również. No i już kosztuje ponad 200 tysięcy mniej niż bazowo kosztuje wersja 53, właśnie z V8, -ką. więc zaczyna być coraz bardziej racjonalnie. Mam nadzieję, że SL, jako że jest pięknym samochodem, będzie najczęściej, jak najczęściej widywany na drogach. Czyli W, to, w, w Top girze była Dacia, u nas będzie, z tego co widzę, Mercedes SL, którym Patryk się zaczyna fascynować. No jest fantastyczny, jest piękny. <laughs> Jeśli nie słuchaliście wcześniejszych odcinków, to mniej więcej to jest temat, który powraca w ostatnich czterech. <laughs> powraca, e, tak. Powraca, SL powraca. Tutaj marzy. Przy okazji też CSL-a, o, o ma, o, marzy, o którym mówiliśmy gdzieś tam dwa odcinki wcześniej, czy, czy też nie? Czy może w ostatnim? Nie pamiętam. Ken Block, czyli taki no. znany, znany pan z tego, że robi filmiki na YouTube? No, oprócz tego jest twórcą marki DC. Ken Block. Takiej streetowej? No. Filmiki na YouTubie robi? No te. To oni mu raczej robią. Um, sprzedaje swoje Porsche. Tak, które zostało mu zrobione przez Tuthill Porsche z uwagi na to, że brał udział w East Africa Safari Classic Rally. Mm -hmm. I to polega na tym, że oni biorą Porsche, rozbudowują je i tworzą z niego taką wyścigówkę, którą można się ścigać po pustyni. Pus tak, w wyścigach pustynnych. Czyli Safari po prostu wersja. Tak, to się nazywa Safari. Tak. tak. No i co? I sprzedaje. Rozumiem, że to jest aukcja, no bo przecież nie może to być jakieś rozdanie wzorem polskich youtuberów. Zaskocz mnie ceną, kiedy odbywa się wspomniana aukcja. Stawię się, popatrzę. Sam samochód ma przejechane 5000 km. No to symbolicznie. 911, mimo tego, mimo tych wszystkich modyfikacji, wciąż no. możesz nią jeździć po drodze, także tak. atrakcyjnie. Tak. Oprócz tego, jeżeli oglądasz rzeczywiście YouTube'a, to Stradman też ma taką, białą, mhm. też zrobioną przez... Chyba tą samą firmę, ale ręki sobie nie dam uciąć. No. Sam silnik to jest 3-litrowe. Boxer, zaskoczę cię, Wow. Bo to Porsche. No, no. Produkuje 280 koni mechanicznych, które jest przekazywane przez pięciobiegową, manualną skrzynię biegów na tył tylko i wyłącznie. I tam jest limited slip differential, no. czy tam wiadomość po angielsku, czyli to jest nic innego jak mechanizm różnicowy. Nicowy, ograniczony w tak. poślizgu dla tylnej osi, tak. Tak, by brzmiało pewnie w kodowaniu w konfiguratorze. No. Ale no, w środku masz też rurki, tak. klatkę bezpieczeństwa, klatkę. E, fotel, który jest typowo wyścigowy, kubełkowy. Tak. Nie musisz wyłączać kontroli trakcji, jeśli chcesz zrobić. No, w tym zamówieniu rzeczywiście nie musisz, bo już jest wyłączona. Nie ma powiedziane, jaka będzie cena, ale wszyscy spodziewają się dolarów. No, Dolarów. No spodziewają jasne, się jasne. waluty amerykańskiego jasne. dolara, się spodziewają. Tak. I spodziewają się, że to będzie więcej niż 6 zer na końcu. Znaczy, podejrzewają, że będzie właśnie 6 zer. 6 zer. 6 zer. Czyli co najmniej milion. Co najmniej milion Przecież dolarów. Nie. Tak. nie. Co najmniej 6 zer czy 6 cyfr? 6 zer. Ok. Dobrze, czyli co najmniej milion. Co najmniej milion, dokładnie. Ok. No. Cóż, no przy dzisiejszej inflacji mam ci która dalej dotyka podawać ten link? Nie, tylko Co? Mam ci dalej podawać ten link? Ja, powiedzia ja powiedziałem, że ja się przyjadę, stawię Aha, się i okay. popatrzę. Ale to jest online? Ale kłamałem. Jest. <grym> no okej. Okay. Czyli dobra, czyli nadal mogę się stawić. Ale jak na razie. Po, A się. nie, przepraszam, widzisz, Zdanie. oni mówili, jednak było napisane Six Figures, czyli sześć, sześć widzisz. i się sprzedało już, bo News jest stary. Okay. Sprzedało się za 241 tysięcy 000... funtów funtów jednak. A czyli drożej. Drożej niż milion złotych, tak. Czyli drożej niż milion złotych. Okej. Okay. No ale pierwotnie myśleliśmy o miliony dolarów, ale tak, że i się... tak jest lepiej. Ale to jest y, taka informacja. Ktoś miał okazję. Co miał okazję? No tylko 240 A, że, 1... że, że, że ten. Okej, okay. no tak, no trafił na pewno. <laughs> znaczy, wiesz to jeszcze nie jest aż taki samochód, który przedstawia ogromną wartość. To wciąż nie jest projekt za który rzeczywiście płaci się Ej, to by w było 6 to Nie chciałbyś mieć takiej 911 z 78, którą możesz pojechać na offroad. No ale właśnie to musi to jest, być takie doświadczenie. Czyli znaczy ja wiem, że tutaj nie chodzi o użyteczność, bo przecież nie po to takie samochody są kolekcjonowane. Ale jednak, gdybym rzeczywiście miał z niej korzystać, to, to nad taką bym się nie zastanawiał. Bo ja no nie ścigam się po pustyni. No to, ale natomiast to jest, nasz jakie to muszą być wrażenia? No krajobraz, no. Nasz krajobraz również pustynny nie jest, ani takich wyścigów nie, no nas też mamy się tą nie organizuje. Tam. Jaką? Z Tak, z ruchomymi. A to nie wiem. A no, faktycznie gdzieś. Widzisz? Tak. Widzisz? Ale nie pamiętam, gdzie to, to jest. jest. tam no. chyba samochodem nie jeździłem. No, oczywiście, że nie. Ale no po jakimś tam. No nie, nie zachęcamy do jeżdżenia po parkach narodowych. Nie wjeżdżajcie za szlabany tam, gdzie nie można. Ale na pewno są jakieś lasy ogólnodostępne. Także. Nie, to, to nie jest auto, które ja bym chętnie licytował. Nie, to na pewno nie. Tymczasem AMG. To jest, to jest odcinek AMG. Ostatni był trzy no bardzo, BMW, no bardzo A ten jest o AMG, AMG w Wielkiej Brytanii zaprezentowało swoje plany na przyszłość tak. i między innymi dowiedzieliśmy się o nowym nowej C-klasie, mhm. ale pierwszą rzecz, jaką powiedzieli, powiedzieli o AMG GT Fordorze w wersji Uwaga, uwaga, GT73E Performance Fordor. A czyli będzie teraz 73? Będzie 73. Bo już e performance jest przecież w wersji 63. Owszem, ta będzie produkować 805 koni. Hmm. Okej. Okay. A tamta to przepraszam ile produkowała? Nie mam pojęcia. Też jakoś tak. No, także będzie tak. AMG robi samochody Nie szybkie. To. Ale ostateczne, mój drogi, bo to nie chodzi o to, że robi samochody szybkie, tylko takie, które już będą takim ostatnim tchnieniem. A propos, bo wspomniałeś o klasie A, C. Właśnie, nowa C-klasa będzie miała około 670 koni. Mówimy o C63. C63? C63, ona będzie w pewnie... nowym wydaniu. Nie tak będzie jest. już kupę. Okej, okay, no to, to okej. Okay. Nie będzie już kupę. no bo, no to tak. Nie będzie już kupę. będzie no już tylko będzie. z czterema drzwiami będzie miało pod maską ten sam silnik, który znajdziemy w A45, A45 z systemem hybrydowym, także łącznie wiesz, no grubo. 670 koni w c -klasie. I wiesz, jeżeli do tego był dołączony, byłby, a nie będzie atrakcyjny wydech, to ja bym nawet nie miał aż tak nic przeciwko, szczerze ci powiem. Natomiast a propos ja klasybę... bym miał. A, pro, a propos klasy C, no to już. Bo prawdziwa motoryzacja. Wiadomo, już musi się skończy powyżej 6 litrów. No? W ogóle my to się skończyliśmy też na pierwszym odcinku, ale to, tak. to wiadomo. Natomiast a propos tej klasy C, bo ja będę 23-24, moi drodzy, i to będzie jedyna szansa, żeby o tym usłyszeć i zobaczyć, bo to będzie mój wielki powrót na YouTube'a. Nie. Nowe C43. Kameralnie powraca? Nowe C43 A. Ja jedyny materiał dla nas ekskluzywnie. Tutaj się wypowiem na ten temat. W tym roku już nigdzie więcej ani o tym nie przeczytacie, ani nie usłyszycie, przynajmniej nie o wrażeniach z jazdy. Okej. Okay. Będziesz... Także ekskluzyw. No. Będę tak, będę jedną z dwóch osób w tym roku na pewno, które będą miały okazję przejechać się tym samochodem z Polski, oczywiście. Na światowej premierze bodajże we Francji Modelarstwa. Tak. <laughs> Będziemy jeździć na pilota. No to by był taki, taki twist na koniec, nie? To by brzmiało jak taki prawdziwy YouTube. Tak, dokładnie. Powiem, Dałem to w tytule, miałbyś, miałbyś a potem cały się okazywał... vlog z podróży, i później, no i się przejechaliśmy. Tak. No, Także ale już nie, ja rozumiem, że jeździsz prawdziwym samochodem. Oczywiście. Będziesz miał C43, tak? C43, oprócz tego coś, co pewnie Was mniej interesuje, to będzie EQE, chyba w wersji 4.3 albo 5.3. No, nie pamiętam. Ja jestem bardziej ciekaw AMG elektrycznego. <noise> właśnie, to, tak. To... No, akurat, w tym wypadku nie, w każdym innym rzeczywiście tak samo entuzjastycznie, jak Ty reagujesz na samochody elektryczne, bo teraz to one mnie najbardziej fascynują. Ale tutaj akurat no, C43 też z punktu widzenia potencjalnego, aczkolwiek podejrzewam, nie, nie, że jednak ja nie. rozumiem. W sensie co do zasady tego auta, to jestem bardzo, bardzo ciekawy. Jakbym miał się zastanawiać nad tym, co sam sobie kupię, to pewnie no, też raczej bym się zastanawiał nad C43. Poza tym C43 powinno być chyba jednak tańsze w zakupie. No zobaczymy, bo konfigurator ostatnio Mercedesa zaskakuje. Ale nie jesteś ciekaw, w jaki sposób AMG zrobi elektryczny samochód, bo ja jestem bardzo, to znaczy. Bo to, bo to brzmi jak idealna recepta, to znaczy AMG jest znane głównie z tego, że produkuje samochody, które mają delikatnie za dużo mocy i bardzo tak. lubią palić gumę. Tak. Także moment, w którym dostają błyskawiczny moment obrotowy, właściwie w nieograniczonej ilości, jak sobie dobrze tam ułożysz te silniki mhm. i software do tego. Podejrzewam, no to... że tutaj tak nie będzie, bo to po pierwsze to będzie taki entry level do klasy C AMG, no bo to będzie 43, a więc model bardzo a po prostu popularny. Oprócz tego AMG zgrzeczniało ostatnimi laty tak, też. No. Tak, tak, poza tym no wiesz, pamiętaj, że razem z tym torkiem całym, z, tą, z tym momentem nieograniczonym prawie, który zapewnia zestaw akumulatorów, silnik elektryczny, to jednak idzie bezpieczeństwo szeroko pojęte i bardzo szeroko zakrojone, bo jednak ten samochód oprócz tego, że dostaje... Potężny zastrzyk mocy, elektrycznej mocy, to jednak staje się bardziej przewidywalny w prowadzeniu, bo więcej elektroniki pracuje na rzecz tego, żebyś ty mógł sam, tym samochodem rzeczywiście jeździć, nawet nie będąc tym mistrzem kierownicy, o którym już dzisiaj gdzieś tam mówiliśmy. A to wtedy instalujesz sobie aplikację Robert no. Kubica i Jeździsz, no jak Tak, Robert Podłączasz Kubica. nowy Apple CarPlay, Dokładnie. Aplikacja, Dokładnie. aplikacja, która hakuje o system. O tym zaraz opowiemy. Tak, tak i e, okej, okay, i wtedy rzeczywiście, to, to przecież w Tesli już takie rzeczy się dzieją, <grym> więc e, możesz mieć Drift Mode wgrany gdzieś tam w mają aktualizacji. CarPlay. Aktualizację Robert Kubica? Nie, no mówię, że mają no. jakieś tam wersję, wiesz, taką, to nie pamiętam, no bo nie jestem właścicielem Tesli, Tesla. Niestety, oni tak by nie starczą tego w tle. Nie upadł, także nie jestem hmm. szczęśliwy. Nie wiem, dlaczego Robert Kubica miałby akurat sygnować tę aplikację, ale okej. Okay, no, mógłbyś poleć. błyskawica, no, no proszę. Okay. No bo to Polak, wiadomo, no, husaria. Tak. No tak, jak już Arinera upadła, to chociaż Robert Kubica to wskrzesi. W każdym razie to będzie C43, a więc nie wiem dokładnie, bo pewnie jakoś niedługo otrzymam informację pierwszą, co tam jest pod maską. No myślę, się, że silnik czterocylindrowy, ale ile będzie miał koni, i czy rzeczywiście będzie połączony. Z jakimś dużym zestawem akumulatorów, to nie wiem. Ja bym się spodziewał, to 1:3, które znajdziemy w klasie A. Ha, w 200, tak. tak. To, to, była, to był pierwszy silnik, z którym jeździłem klasą A nową. To był 2018 rok. Chyba. A jeżeli mówimy o dużych silnikach, to wraca ekscytujący samochód, z którym razem spędziliśmy sporo czasu, czyli Mitsubishi ASX. Powraca. I teraz, bo jeżeli nie wiecie, bo to nie jest moim zdaniem jakoś powszechnie znana wiedza, o ile inne marki wiadomo do jakiego koncernu należą, o tyle Mitsubishi wydaje mi się nieczęsto omawiane. Tak. Mitsubishi należy do tego samego koncernu, do którego należy Renault. Tak. to się nazywa Renault. Renault Mitsubishi i Nissan. Albo Nissan jest chyba na pierwszym miejscu. W każdym razie te marki należą do jednej dużej firmy. I Zwykle jakoś tak to się działo, że one tak niekoniecznie ze sobą chętnie współpracowały. To znaczy przy niektórych modelach tak się działo, ale bardzo często było tak, że Nissan wyprodukował coś jako Nissan, Renault wyprodukowało swój elektryczny samochód i na przykład dzieliły ze sobą tylko baterie. To trochę I... tak jak Kia i Hyundai. Oni też się oficjalnie nigdy w życiu nie przyznają nawet, że to współpracują. Tak, ale akurat Kia i Hyundai bardzo często robią podobne samochody. No właśnie. A, a Renault i Nissan bardzo często robiły bardzo różne samochody. Tak, no ci się nie przyznają, ci robią różne samochody, ale wszyscy jakoś tak w takich niejasnych stosunkach ze sobą pozostają. Bo na przykład, jak masz grupę Volkswagena, to widzisz podobieństwa nawet w systemie multimedialnym, że tak, Seat oczywiście. i nie wiem, starsze Audi mają bardzo podobną logikę działania na przykład. Tak, tak. A tu A jest tutaj inaczej. tak nie było. No i Mitsubishi też należy do tej grupy i teraz. Tak naprawdę powstanie Mitsubishi SX, który będzie na podstawie Kaptura. I my lubimy bardzo Renault Kaptura, robimy nowe Clio. Mm. Tak samo nowy Colt będzie na tej samej platformie, co moim zdaniem będzie tylko dobrze robiło Mitsubishi, które ostatnimi laty. No, ginie. ...produkowało ginie. tak bardzo samochody, jak Hobaru, ale które, Którymi nie jeździliśmy tutaj, nie, i nie jest to przypadek. Nie odbijały, nie, nie odbijały się <laughs> szerokim lechem. Tak, dokładnie. No, właściwie nic się o nich nie mówi. I to chyba był chyba ten podstawowy samochód, problem. Jakim jeździliśmy, to był ten Eclipse Cross w 2019. Ty nie jeździłeś, tak? Ja nie jeździłem. Ty, ty nie też jeździ. chyba go miałeś na testy. Nie. nie? No absolutnie. To Ty może, może miałeś, ale ja nawet tego nie pamiętam, słuchaj. Jak pamiętam jakieś inne samochody, którymi jeździłeś, to tak tego nie pamiętam. No to dużo mówi o marce Mitsubishi, sorry. Ale tak, no teraz mam nadzieję, Nie że, że to. Nimi, Mikołaj. <laughs> Między innymi. Tak, podejrzewam, że mnóstwo osób już przychodzi do salonu i pyta się przepraszam, czy tym samochodem jeździł Mikołaj? W każdym e... razie to wyjdzie na dobre na pewno marce Mitsubishi, żeby to upodobnienie do Renault nastąpiło szybciej i w szerszym zakresie. Dla fanów, 1-0 znajdziemy pod maską, mm. oferujący 91 koni. To będzie podejrzewam wolno sący silnik. Półkę wyżej stanie konstrukcja 13. To jest wspomniana silnik, który na który napędza Dacia, Jogger między innymi. 10 MPI, tak. myślnik te. No tak. Dokładnie. To jest ta sama grupa, bo Daczy ja tak. tak. 13, no, które też dzieli trochę z, właśnie ze wspomnianym wcześniej Mercedesem. Tak. No, e, w myślę. przypadku manualnej skrzyni biegów dostaniemy tutaj 140 koni, dostaniemy też dwusprzęgłową skrzynię hmm. 158 koni, wtedy ten Jezu, silnik będzie wreszcie produkował. nie będzie tej pięciobiegowej. Tak, nie będzie tej pięciobiegowej Mitsubishi. Oprócz tego będzie możliwość dwóch hybryd. Pierwsza hmm. bez możliwości ładowania z gniazda, druga będzie plug i to będzie kombinacja silnika 1,6 i elektrycznej baterii 1,3 kW oferująca razem 145 koni mechanicznych. I to będzie prawdopodobnie ta sama konstrukcja, 1, która. 1,3? Czyli 11, 1,3 kWh, a silnik będzie 1,6 litra. Aha. Mało, 1,3. Silnik będzie miał pojemność 1,6 litra. To tak. jest normalna pojemność dla samochodów osobowych. To jasne. A bateria będzie miała pojemność 1,3 kWh. Okay. Taka sama bateria no. występuje w e, hybrydzie, która nie jest też plugin. I jest to, e, to Renault, którym jeździłam co mi się bardzo podobało, z tą technologią e-tech. E -Tech, dokładnie. meganka w kombi. Dokładnie. I mi się wydaje, że to jest dokładnie ten sam, bo ma bardzo zbliżoną moc do tego. Okay. Co też będzie bardzo dobrze robiło Mitsubishi. I oprócz tego będzie wariant plugin, który będzie generować 160 koni, a bateria będzie miała 10,5 kWh. Okej, okay, czyli w pluginie będzie miała 10,5. Tak. Okej, okay, a w tamtym będzie miała 1,3. Tak. Myślałem, że tamten jest plug i dlatego nie, się wydawało, nie, 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 że to mało. Nie, bo wtedy by się bardzo szybko ładowała. No i bardzo szybko rozładowała. Ale wspominalibyśmy to o tym wcześniej. Była to Byłaby sobie. nieużyteczna w ogóle. Ale okej. Okay. Ale wiesz co, To, to nadal 10, 10 to i tak mało. To, to nie będzie jakiś gigantyczny zasięg, ale nie, z drugiej strony Renault ma bardzo. bardzo Renault dobrze rozwiniętą technologię. Oni nad nim długo pracują, zresztą Nissan tak samo. No. Jest zresztą pierwszy elektryczny samochód, jakim jeździłem, to był przecież Nissan Leaf. Leaf, tak. No. oprócz tego, ty też jeździłeś Twizy. No jasne. No. To nie raz mieliśmy do czynienia z Twizim, to jest nadal jeden z moich ulubionych samochodów elektrycznych. Trzeba go teraz jakoś spróbować dostać na testę. W żadnym samochodzie się nie poczujecie w ten sposób, jak w Twizim. Gwarantuję. prawda, tak. Nie ma drugiego tak spektakularnego auta, jeszcze z Lambodorsami. <grym> to jest piękne. Nie ma też auta, w którym tyle osób będzie do was zagadywać. Tak, tak. Zdecydowanie. Nawet, nawet we wspomnianym Lambo. Tak nikt nie jest tak chętny do rozmowy, jak w Twizy. Dokładnie, dokładnie. <laughs> Może z pomaga to, że jesteś na otwartej przestrzeni, że nie masz okien, żeby się ograniczyć. No tak, tym tego samochodu no, nie widuje się u nas. No, tym bardziej nie u nas, kiedy te odległości są jednak duże, a klimat nie sprzyja. Ale muszę ci powiedzieć, że jak jeździłem do Łomianek no. po trasie w tym październiku, Masakra. to było, <laughs> było... Było to doświadczenie. Nie no, to jest takie auto na nasze warunki, na dojazdy do szkoły. Jak masz tak z 3 km. Do budy, tak zwanej, i park, masz gdzie zaparkować. Nie, no, to na, jedziesz. Nawet jak masz z 10, to właśnie to jest dobre rozwiązanie. Zależy o jakiej porze roku, tak? I czy masz te szybki na zamek błyskawiczny, czy nie? Najwyżej się nie wiesz, co, bo to było tak, że ten pasażer z tyłu, no. na niego leciało bardzo dużo tak. powietrza, ale na kierowcę nie tak bardzo. Także ja jako <laughs> kierowca nawet nie brałem tych szyb w tym październiku, wtedy było chyba z 10 stopni, czy coś takiego. No. no. Ja ale jak, raz... kogoś przewoziłeś, jak kogoś przewoziłeś z tyłu, to miał wrażenie, że, ja, że zaraz za, zamarźnie. To prawda. No ale ewentualnie może być wersja cargo i wtedy jeździcie solo. Ale macie za to bagażnik. Apple CarPlay. Tak. System, który my znamy bardzo dobrze i tylko chyba z niego korzystamy. Jako... Apple zaprezentowało nowe wydanie swojego systemu Apple CarPlay. Znamy go bardzo dobrze, tak jak ci przerwałem właśnie. No znamy, bo takich telefonów używamy. I a wiele marek motoryzacyjnych, w tym Ford, Mercedes, Volvo, Renault i Jaguar, zamierza wykorzystać nowy potencjał, który drzemie właśnie w tej aktualizacji Apple CarPlay. E, na czym to polega? E, działa to w bardzo prosty sposób. To znaczy, będziecie mogli sobie modyfikować tak naprawdę wygląd tego, jak wygląda wasz samochód, z uwagi na to, że większość teraz aut ma wirtualne kokpity jak to się nazywa czyli po prostu ekran zamiast zegarów. Zegarów oraz często jakiś spory tablet w, na, na, na pokładzie na swoich samochodów. Konsoli, tak. A oprócz tego wiemy też, że producenci nie zawsze sobie radzą z wyprodukowaniem oprogramowania, które spełnia dzisiejsze standardy. To prawda. Także wbrew pozorom taki Apple CarPlay albo Android Auto, które podejrzewam, że szybko nadgoni, albo po prostu jeszcze nie zostało zaprezentowane, a producenci tak już nad tym pracują. I może być bardzo ciekawym rozwiązaniem, to znaczy być może będą tylko delikatne wariacje systemu Apple CarPlay i Android Auto u każdego z producentów, a może. być może będzie tak, że będziesz mógł sobie je modyfikować i personalizować już dowoli, to znaczy będziesz mógł zupełnie zmienić wygląd samochodu w zależności od tego, jaką aplikację, skórkę sobie kupisz. Czy, czy cokolwiek innego. Albo tak. że będziesz sam sobie to projektował. Ale chyba jeszcze nie wyjaśniliśmy, o co dokładnie chodzi, a chodzi mniej więcej o to, że wasz system multimedialny, czyli wewnętrzne zegary i ten system środkowy, czyli ze środkowego ekranu, mogą się zamienić w motyw Apple CarPlay po prostu. Dokładnie. Cały Apple CarPlay nie tylko może być tak zwanym mirrorem waszego telefonu w tym systemie w środkowym ekranie, ale może wam zastępować Całą tematykę obu tych ekranów, a jeżeli macie jeden połączony w jedną taflę, no to będziecie mieli wszędzie po prostu motyw Apple CarPlay, czyli przygotowany przez Apple, a, łącznie z zegarami, które będą miały. Nową sterowaniem klimatyzacji. Sterowaniem klimatyzacji. Funkcji samochodu, na przykład wyłączenia kontroli trakcji albo. Tak, czyli no. po prostu komputer pokładowy może być zastąpiony i system multimedialny przez Apple CarPlay jako jedno. Co jest dosyć dużą rewolucją, można by powiedzieć, i jeszcze bardziej zunifikuje nam samochody jako takie. Jakby jeszcze dzisiaj nie były wystarczająco. Właśnie zastanawiam się, czy to tak zadziała, czy to będzie działało dokładnie tak, jak działa Apple CarPlay, czyli podłączasz i w każdym samochodzie wygląda to właściwie identycznie. Tak. No, bo na to się zapowiada. Myślisz, że producenci się w ten sposób tak pozbędą. Na no, no, dosyć będzie, istotnej części, jakimi są... Może pozostawią ci wybór po prostu. Ale okay. to jest ich bolączka do dzisiaj. Bo rzeczywiście to jest rzecz, która mogłaby być zunifikowana. A właśnie ta nie jest zunifikowana i tutaj z uporem maniaka wszyscy tworzą rzeczy, na których się nie znają. Swoje rzeczy. Mówisz o software'ze. O software'ze, tak. O, o, o całych tych systemach multimedialnych. Jednak większość... No dobra, no nie większość, ale wiele, wiele marek robi to źle. No już dzisiaj oczywiście w miarę aktualizacji, postępu technologicznego to się uaktualnia, staje się coraz Czekaj, lepsze. Ale początki były dosyć przykre. Początki były dosyć przykre i u których jeszcze nadal to w wygląda w przykry sposób. A tutaj drzemie taki potencjał. Ludzie, którzy się na tym znają, zjedli na tym zęby, zrobili już bardzo doskonałe wersje swoich Pierwotnych systemów, produktów. Tak. A mogliby to sprzedać, można to wykorzystać i nie mieć w ogóle żadnych problemów, bo przecież, jeżeli korzystasz z Apple CarPlay, to wiesz, że działa to fantastycznie w każdych warunkach. Myślisz, że to będzie wyglądało tak, że zaraz każdy samochód będzie miał tego samego rozmiaru ekrany? Samo... Nie, no może nie ekrany, ale rzeczywiście będzie. Zobacz, na przykład, jakbyś musiał dostosować takie ekrany z Porsche Tajkana, które tak. mają bardzo niestandardowe wymiary. Mhm. I załóżmy, z nowego Opla Grandland, które te, który też ma dziwne zakrzywienia przy, wirtu, przy swoim wirtualnym kokpicie. No, coś, coś w tym rodzaju, tak. No to sunifikowanie tego, tak naprawdę musisz za każdym razem napisać ten Apple CarPlay na ten samochód, bo to już nie jest tylko jeden ekran i dostosowujesz rozdzielczość, tylko musisz za każdym razem zmienić cały system. No to tak jak z grami komputerowymi. Teraz są bardzo przecież popularne w wersje monitorów 31 na 9. W sensie tak? takie duże zakrzywione, tak? Tak, duże zakrzywione, te tak zwane zakrzywione, panoramiczne. No. Mhm. I okazuje się, że no właśnie, mimo że wiele gier działa już w takim wymiarze, w takiej rozdzielczości, niestandardowej bardzo, bo to jest 3440 na 2000 nie 1440. Szeroko, no? 1440. No i okazuje się, że z drugiej strony nawet wiele gier AAA nadal nie obsługuje takiej rozdzielczości. Na przykład niedawno przecież ukazane Dying Light w tym roku, wersja 2, Dying Light 2, Stay Human, nie działa na takiej rozdzielczości, bo już miałem okazję to testować. A wielu recenzentów mówi, że większość gier działa. A tu jednak okazuje się, że odpalasz grę, która jest światową grą i bardzo oczekiwaną już od 7 lat na wielu rynkach i ona... Nie ma takiej możliwości. Musisz jakąś fanowską łatkę ewentualnie sobie wgrywać, żeby ta rozdzielczość była obsługiwana. Tu może być tak samo, Bez ale z drugiej nie, strony będzie może na to pewno, być łatwe do rozwiązania. Tu będzie na pewno inaczej, producenci aut na pewno będą to no, sprawdzać 50 ja razy, bym, zanim go ja wypuszczą. Ja bym, więc ja bym się bo... nie martwił o te rozdzielczości, o niestandardowe wymiary ekranów. Myślę, że to będzie dopasowane wszędzie, i to z łatwością. No, pewnie, pewnie masz rację, bo nie powiedziałem jeszcze bardzo ważnej rzeczy, to znaczy Apple CarPlay. Jakby zasugerowaliśmy to, ale będzie miało dostęp do wszystkich danych telemetrycznych auta. Także będzie wiedziało, ile jedziecie, gdzie, w jakim stanie są wasze opony, jeżeli samochód ma czujniki mhm. i, i tak dalej. Okej, okay, czyli będzie zbierał bardzo dużo danych, które dotychczas zbierał komputer pokładowy. Tak, no i będzie też je przetwarzał. tak? Znaczy, on, znaczy inaczej, bo Apple CarPlay będzie działało jako drugi system, to znaczy wciąż będziesz miał główny system operacyjny no właśnie, i będziesz mógł włączyć wybór. Apple CarPlay. Dokładnie, Także, ale Apple CarPlay będzie miało dostęp do tych wszystkich rzeczy Dostać. i będziesz mógł też tak. je zmienić. Dlatego to chciałem też powiedzieć, będziecie mieli po prostu wybór. No cóż, pewnie producenci nie odejdą od tego, żeby robić swoje własne software, y, a jak nie będziecie chcieli z niego korzystać, to całkowicie będziecie mogli się go wyzbyć, włączając Apple CarPlay na przykład. A w późniejszym terminie pewnie i Android Auto. Pewnie tak. Więc to jest akurat moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, bo ile było razy tak, że coś cię naprawdę porządnie denerwowało w software'ze, który jest oryginalnie zainstalowany w samochodzie. No wiele razy tak było. <coughs> Mercedes, y no, Mercedes rzeczywiście nie jest wirtuozem w tej kategorii, bo to trzeba. To ładnie przyznać. wygląda, i tyle mniej więcej. No, w większości. Nie jest to funkcjonalne, ta. niestety, bardzo często. Ford będzie produkował mniej Fokusa. Tak, już widziałem. W ogóle jak wejdziesz sobie, no bo ja ostatnio robiłem parę rzeczy dla Forda, i okazuje się, że jak wejdziesz sobie do konfiguratora Forda, to w przypadku, uwaga, Fiesty, Focusa, i jeszcze jednego samochodu, jako sporta na pewno też, i jeszcze chyba jednego samochodu. Masz napisane, że już tylko do limitu tego, co zostało w zasobach importera. W sensie za zasobach magazynowych, tak chyba jest to określone. A to nie jest tak, że oni właśnie niedawno dołożyli do niego duży nowy ekran? No, a teraz się okazuje, że się z niego wycofują, bo tak to wygląda. Tego samochodu, jak się okazuje, już nie można, chyba podejrzewam, zamówić do, przynajmniej według strony głównej, strony oficjalnej Forda Nie można zamówić bo nie ma opcji konfiguracji już tych samochodów. Jest napisane, że tylko do stanów magazynowych i to wszystko i to w przypadku bardzo popularnych hatchbacków przecież. I dlaczego tak się stało? Wiesz dlaczego? No, podejrzewam. Mógłbym ci sprzedaż się tu wyłożyć Focusa, całe litanie na ten temat. Sprzedaż Fokusa spadła o blisko 29%. Tak. Dla porównania Golf stracił około 25% w swojej sprzedaży, a to Octavia to 44%. W to, stosunku to do jest zeszłego niesamowite. roku. Czyli tak dominują rynek. Nawet nie chodzi o suwy. Chodzi o to, że ceny aut bardzo podrożały tak. w przeciągu ostatnich dwóch lat. Straciły swoją rentowność. Także mniejsze auta, takie jak w odpowiedników tutaj Ale mamy to było do przewidzenia. Fiestę, tak? Uh -huh. Zyskała. E, małe crossovery, zyskały, czyli puma w, w przypadku Forda. E, golf na rzecz. No pewnie Puh, Boże, jak się, jak nazywa? się nazywa. t -Rock. Nie, nie, nie. t rok też, ale mniejszy Golf to. Golf. Polo, Polo. Polo. E, straciło na rzecz Polo, no i Octavia prawdopodobnie na rzecz Fabi, e, ale też weźmy pod uwagę, że te samochody rosły, rosły, rosły i rosły, uh -huh. i wydaje mi się, że obecne Polo prawdopodobnie jest na tych samych rozmiarów, co nie wiem Golf szóstkę albo piątka, bardzo możliwe. Także tak. być może ludzie nie potrzebują takich wielkich hand. Albo być może. może chcieliby sobie je kupić, a ich nie stać, bo wszystko tak podrożało. Ale to, że... jest, to jest to, co potencjalnie zabiło takie, no może jeszcze nie zabiło, ale zabija takie samochody jak, chociaż akurat Jimny wprost padł tego ofiarą, ale zabija Fiata 500 w takiej standardowej, zwykłej, spalinowej wersji. A ty mówisz o emisjach. Między innymi. Tak. Okay. No bo jest to rzeczywiście nierentowne, żeby te samochody robić, bo one musiałyby być absurdalnie drogie, bo żeby nie opłaca się dzisiaj to, bo mniejsze samochody mają dużo większe nałożone restrykcje, i okazuje się, że żeby je dostosować do tych emisji, norm, restrykcji, należałoby je zhybrydyzować i zainwestować w ich produkcję bardzo dużo pieniędzy. A wtedy przestają być A wtedy małe i przestają lekkie. być małe, lekkie, no i przede wszystkim przestają być atrakcyjne cenowo, niestety. Dźwni Patu tego ofiarą, poradzili sobie. Inaczej, ale wiele samochodów sobie nie poradzi. Dlatego idziemy w kierunku tych większych i tak bardziej się opłaca sprzedawać klasę G niż świata 500. Cholera, czyli po prostu Fokus odchodzi? Prawdopodobnie tak. No, na, na stronie oficjalnej nie da się już go chyba skonfigurować, z tego co nawet wiem. Szkoda, Fokus Estet to jeden z fajniejszych hatchy na rynku obecnie. Pewnie wiesz, jeszcze gdzieś tam są jakieś zapasy, więc spokojnie możesz go jeszcze dostać, ale no podejrzewam, że będą się po prostu z niego wycofywać. Zostaną właściwie w planach Forda... Zostaniemy do 2000. z Mustangiem tak, elektrycznym. Tak, w, w planach Forda, nie pamiętam chyba teraz do którego roku, ale do 2000, albo 25, albo 30. już, zresztą nieważne. Widziałem takie zdjęcie, które prezentuje plany Forda. Jest to zdjęcie, gdzie stoi chyba z 7 samochodów w Takiej prostej linii. I obok siebie je ma X na sobie. Nie, 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 nie. One są zasłonięte, widać tylko y, obrys reflektorów mm -hmm. zapalonych. Jest napisane, jak obrazuje to plany Forda na przyszłość. I są same crossovery i same suwy. Czyli nie ma, nie ma już absolutnie żadnego samochodu, który nie byłby przynajmniej crossoverem. Jest napisane, że jest jakiś nowy, mały. Będzie, y, 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 pierwsza jest Puma, czyli Puma jakby będzie zaczynała teraz całą gamę Forda. Nie będzie już nic mniejszego. Potem będzie jakiś nowy crossover, który jest tak określony, że nowy crossover, którego jeszcze nie za, zaprezentowali. Potem jest Mustang Mach-E potem jest dalej Kuga. Jak myślicz, kiedy idę? to się ludziom znudzi? Nie to wiem. znaczy, kiedy zaczną być alternatywne, kiedy zacznie być alternatywnym kupowanie samochodu, który nie jest podwyższony? Bo ludzie sobie zdadzą sprawę, że w sumie to podwyższone nie jest mi potrzebne. Nie wiem, nie wiem. Pewnie już Kiedy nastąpi idę. nawrót? Nie, moim zdaniem to... No Wydaje może. mi się, że ten cykl to jest tak, wiem, następne 5 lat tak no naprawdę. Być może, natomiast one już na pewno będą zelektryfikowane, a najprawdopodobniej w ogóle elektryczne. Także o tym to, to tutaj już nie mam złudzeń. Może w końcu kiedyś znowu to będą hatchbacki i sedany, ale na razie mamy crossovery, czyli małe SUWy i większe SUWy. Które się jednak bardziej opłacają. No i elektryczne SUV-y, bo to jest taki segment, który już chyba na dobre zagościł na rynku. Wiecie, bo co do zasady, taki crossover albo SUV, to się po prostu gorzej prowadzi od hatchbacka albo sedana. Zazwyczaj tak, ale no. to już są tak też dopracowane samochody, i to nie tylko w markach sportowych, które mają tradycje sportowe, że jednak wiele osób tego nie zauważy. Prowadzenie Focusa, a, a Pumy. No zobacz, jest, Puma, Puma, Puma ST jest tak z świetnym autem, żebyś nie powiedział, że to nie jest Fiesta. Naprawdę, jest, prowadzi się no to po prostu genialnie. Ja nie, nie pamiętam, żeby jakikolwiek crossover albo nawet jakiś hatchback się w ten sposób prowadził. Był naprawdę niesamowity, pamiętam swoje doświadczenie, to już było kilka lat temu, z dwa, no, no, jakieś dwa lata temu. Coś, coś pięknego. Mamy ostatni news. Peugeot prezent, znaczy zapowiedział, że będzie produkował Peugeota 408, który będzie konkurentem dla Renault Arkane I przejdźmy dalej, bo mamy jeszcze dzisiaj dużo, dużo informacji, a nie chcemy robić tego odcinka jakoś specjalnie długiego. A dlatego jeszcze szybko opowiemy o samochodzie, którym jeździłem w tym tygodniu. Więc przechodzimy do testów MST. A w tym tygodniu miałem przyjemność przejechać się czymś wyjątkowym. Tak, to był EC4, citroen EC4, czyli znowu crossover typu Coupé, ale elektryczny. 136 koni mechanicznych, 357 km zasięgu według producenta. Brak hałasu, brak emisji CO2. Ładowanie przynajmniej podczas minut. Jazdy, mój drogi, tak. Wszystko czytam ze strony producenta, i sam samochód jest jaki. Sam samochód jest taki, że jest leciutki zupełnie. Masz takie wrażenie, że to jest lekki samochód elektryczny. Coś, co Citroen robi rewelacyjnie. No, muszę ale wiesz, co, to jest pierwszy samochód elektryczny, który to... się odpala z kluczyka. Wsadzając go do stacyjki. Uwaga. Dodaje ci taki niesamowity feeling. Tak, ja nie wiem dlaczego. No może Citroen rzeczywiście jest jedyną marką, która mogła to zrobić, ale tak, od, normalnie klikasz wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz, przekręcasz. żeby go odpalić. No co, mi się to podobało, bo dzięki temu nie gubię kluczyka. Ostatnio kupiłem sobie nowe spodnie, wszystko wypada z kieszeni. Było to szalenie wygodne. No, wszystko zależy, tak. wiesz, od perspektywy. Także jeżeli jesteście entuzjastami, entuzjastami przekręcania w kluczyka w stacyjce, to... Samoch ten samochód elektryczny jest dla was. Jeżeli cenicie sobie taką, taki rodzaj ergonomii, jak można chyba o tym powiedzieć. Taki Jesteście tradycjonalistami, to zapraszamy. <grym> Mamy do wyboru trzy tryby Jazdy standardowy, eko i sport. W sporcie Standardowo jest. Y jakie są różnice? W sporcie masz większe, szybszą reakcję na gaz i y układ kierowniczy staje się taki bardziej aktywny. Okej, okay, no podejrzewam, że nie ma wielkiej różnicy, bo to nie jest samochód po to, żebyś nie mieć już. No szybko. ma 136 koni, także. Tak, to też nie jest ale, wiesz co, jak... ale do jazdy po mieście to jest natychmiastowe 136 koni, także i tak jesteś najszybszy na światłach i jeśli chcesz sobie. Tak, do 50 na pewno. Jeśli chcesz pojeździć tak w miarę dynamicznie po mieście, to to jest więcej niż potrzebujesz, nie oszukujmy nie, się. Nie, no oczywiście, że tak. ja, ja coraz bardziej się zastanawiam w, sam dla siebie nad samochodem elektrycznym w perspektywie, mam wrażenie, że nawet roku czy dwóch to już będzie dużo bardziej opłacalne. Już dzisiaj jest dużo bardziej opłacalne. No tak, niestety, ta, 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 ta cała, można by powiedzieć, jak gadka marketingowa e, uprawiana dzisiaj przez producentów, w części na pewno już stała się prawdą. E, tak, no chcieć, e, chcieć czy nie chcieć, ale tak jest rzeczywiście. Nowego cyterna kupicie za 100 tysięcy złotych. Zaczyna się od 100 tysięcy złotych. E, Polecam się przejechać, polecam pójść do salonu i zobaczyć sobie ten samochód. Wiesz, Wydaje mi się, że się pozytywnie zdziwicie. W kontekście każdego ma, samochodu. Mamy 5 minut, mówimy. bo tam zaraz będzie tak, pukał pan, tak, żeby się opowiedział tak. nam o Land Roverze Defenderze. Jest Land to... Rover Defender, wersja 110. Dostałem taką wersję, można by powiedzieć, no taką, jakby, jakby to lubił Piotr Schmidt, czyli ten typ mes. Z zewnątrz czarny, chociaż w środku nie biały, ale całkowicie taki blackout, bo czarne felgi, czarne duże felgi. gangsta, wygląda no, jak gangsterska. Dokładnie, jest taka gangsta wersja, którą nigdy nie jeździłem wcześniej, raczej ani nie widziałem. Wcześniej jeździłem taką standardową w tym oliwkowym kolorze, a, a czarnej, takiej na czarnych felgach też nigdy nawet nie miałem okazji oglądać. Więc jest naprawdę bardzo ładny. Ten samochód jest spektakularny, jest większy nawet niż klasa G i to widać. Siedzisz bardzo wysoko. Robisz wrażenie na drodze, na pewno, wyglądasz trochę jak koleś z Kuwejtu Jakbyś sobie go jeszcze okleił na złoto, no to pełen Dubaj w Warszawie A przy tym to jest naprawdę bardzo wygodny samochód, no bo przecież to Defender, który nadaje się do bardzo e, ekscentrycznego, bardzo ekstremalnego jeżdżenia w terenie Tutaj nie można mu nic ująć ale przy okazji potrafi być naprawdę komfortowym suwem i jest świetnie wyciszony wewnątrz. To jest zaskakujące. Ja jeszcze, wciąż lądowe. Wciąż. Ja jeszcze jeżdżę wersją czterocylindrową zaledwie o tym samym silniku, który prawdopodobnie siedzi pod maską F-Type'a w wersji oczywiście dwulitrowej. No i tutaj można by powiedzieć, że no pewnie potencjalnie ten, sam, ten, ten silnik w ogóle nie pasuje do tego auta, no bo jak? Do takiej budy, jakby to niektórzy mogli powiedzieć, tak mały silnik, a jednak jego kultura pracy, a może przez to wyciszenie również jest praktycznie no, no, no idealna, można by powiedzieć, jest ten, ten silnik jest niesłyszalny, nawet jak, jak go wkręcasz gdzieś tam na obroty, nie wyje, a przynajmniej tego nie słyszysz, więc wszystko pozostaje tak, jak powinno, to auto nadal jest dostojne, nawet z tak małym silnikiem, który potencjalnie do niego może nie pasować. A jednak jest odwrotnie. Natomiast oczywiście z dieslem jeździło mi się lepiej. No i pewnie najfajniej by się jeździło może z fałusemką nawet, ale myślę, że ta sześciocylindrowa odmiana też byłaby w punkt. Chociaż niektórzy mówią, że to prawdziwy wir w baku, więc może na razie nie będę próbował przy obecnych stawkach za paliwo. Szybko. Było. To, to był rzeczywiście błyskawiczny test. E, chcieliśmy podziękować jeszcze za zaproszenie MM Cars. E... Tak, Byliśmy na premierze nowego Range Rovera w wersji Sport. Było naprawdę bardzo miło. Oczywiście odwiedźcie sobie. <grym> ich... Otrzymujesz cały czas ten sam ton. Odwiedźcie ich i na Instagrama. Było naprawdę bardzo miło. Tak. Możecie zobaczyć nasze Instagramy. Każdy z nas wrzucił tak. jakieś zdjęcia, relacje. Jaguar Land Rover, podkreśnik MM Cars Zapraszamy. Oprócz tego okiem kierowcy, czyli Mikoła i ja, czyli kameralnie. Były tam relacje. Już dzisiaj pewnie zniknęły, no ale zawsze Możecie gdzieś tam, może ktoś je zapisał, ale wchodźcie, bo było naprawdę fajnie. No i samochód jest piękny. Samochód jest piękny, opowiemy o nim więcej w następnym tygodniu. Tak jest. A my się tymczasem żegnamy. Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.